Nowa propozycja Agnieszki Bochniewskiej i Przemysława Mordki to bardzo energetyczna muzyka, która zdaniem autorów ma porwać wszystkich do tańca. Jest to piosenka o tańcu, więc nie zabrakło mocnego brzmienia i też tekstu, który oczywiście w naszym nurcie muzycznym, jakim jest disco polo, jest prosty i łatwy tekst, więc mam nadzieję, że ta kombinacja jest bardzo dobra. Zdjęcia do teledysku zostały nakręcone w jednym z radomskich klubów muzycznych. Pierwsze plany były takie, żeby nagrać teledysk na Mazurach, no ale jakoś nasz reżyser nijak się miał do tego pomysłu, ponieważ piosenka jest zbyt energiczna, no i tam piękne krajobrazy to nie za bardzo by pasowały akurat w tym utworze, aczkolwiek na ten drugi utwór, który mamy w zanadrzu, jak najbardziej się przydadzą piękne mazurskie klimaty. Radomski zespół chce jeszcze w tym roku wydać jeden utwór. Prawdopodobnie premiera odbędzie się późną jesienią. W najbliższych dniach Jagoda i Brylant wystąpią podczas różnych imprez organizowanych na terenie regionu radomskiego, m.in. w Kylfowie, Radomiu czy Mirowie.